Ja, siema, cześć. Witam w kolejnym vlogu Scootif. Jesteśmy dzisiaj na Awe Parku. Zawsze jesteśmy prawie na Awe Parku. 15 godzina, 18 październik. Jesteśmy po zajęciach z Jasiem. Jasiu wpadł na pomysł, że gramy w coś do gąbę, coś takiego. Cały odcinek będzie polegać na tym, że będziemy robić jakieś mega dobre triczki do gąbek. No i plan jest taki, że na pewno się zrobi jakieś dwa flipy. No i na sam koniec chcę zrobić cashrolla, którego nie robiłem jeszcze ani razu od kontuzji, bo no miałem dosyć poważną kontuzję przez cashrolla. Stary, wklej klip, jak się rozwaliłeś. No dobra, teraz będzie klip, jak się rozwaliłem. No i spróbuję go sobie dzisiaj do gąbek, pierwszy raz. Bardzo się boję, naprawdę. Nie pamiętam nawet, jak to się kręci. No ja się nauczę, ale też kiedyś robiłem kieszeń do gąbek. Okej, okay, no i sobie spróbuję max parę razy do gąbek. No i od razu mówię, że nie robię na rezi, bo się zbytnio boję. A ja sobie zrobię jakiegoś franciszka, jakiegoś backflipiasza i coś powrzucę do tych flipów, bo zawsze chciałem. Ostatnio mnie nie wkleiłeś. Coś na wkleiłem. Przed jazdą oczywiście zawsze jest rozgrzewka. Piękna. Rozciągacie się przed jazdą? Ja zawsze. No i lecimy na basen z gąbkami. Jesteśmy już na parkowej. No i myślę, że moim pierwszym triczkiem będzie fajny 3-6 backflip. Przynajmniej spróbuję. Dawno nie robiłem. Miało być 3-6 beko, ale wyszła taka 5-4 flara bardziej. Ale myślę, że zaliczamy. Backflip 3-6 i tak wylądował, tak. Okej, Barty, jaki jest twój pierwszy trik do gąbek? Sieknę sobie beko o bara. Okej, backflip bar spin, lecisz. Albo dwa może. Zobaczymy, jak wrzucisz. Uwaga, jadę, gościu. Uwaga, dzięki, dzięki. Spoko, minimalnie przekręcił, no ale ja bym zaliczył. Ja myślę, że na drugi triczek ja polecę z... Albo mam pomysł, po prostu z łana pójdę 3-6 beko i spróbuję 3-6 beko bara. Z racji, że dobrze robię front flipy, robię teraz front flipa, a potem z barem albo z whipem. Zawsze chciałem mówić z barem, ale kiedyś próbowałem na rezi i zgubiłem. Hulajnogę w losie, złapałem ją, ale spadłem na plecy. Nieważne, robię najpierw fronta, bo dawno nie robiłem i... no. Pięknie! Z barem? Czy z whipem? Whipem! Whipem? Whipem. Dobra, heal. Było idealnie. Idealnie. Jakbym to robił na ręki, to bym zrobił. Zrobiłbym. Był front flip whip, to teraz front flip bar spin. Ej, ty robiłeś kiedyś, nie? Robiłem. To się nie kręci od razu, tylko najpierw pyk, kulisz się i tak przy sobie, nie? Mniej więcej tak. No, I'm gonna try this. Leci! Minimalnie mu uciekł, ale ogólnie było fajnie, bo zrobił najpierw fronta, fronta z whipem, no jeszcze spróbował z barem, więc w sumie wszystkie takie najprostsze one-upy do fronta. Ja myślę, Bartek, że to jest czas na double beko. Szybkie dwa flipy. Szybkie dwa flipy. Dawaj. Z Bartkiem. Zadajemy sobie po dwa triki i na pierwszy ogień zadam Bartkowi 7-2 barbar.
chillu zrobiłby to na Rezi. Jakby ja kompletnie nie rozumiem, jak robi się 720. Parę razy zrobiłem przez całość nawet na AWE, ale tak ogólnie to nie wiem, nie da się. Jak już kręcę to 7.2, to po trójce mam już, że nie wiem, co się dzieje kompletnie. Więc szanuję wszystkie osoby, które robią dobrze siódemę, bo to jeszcze jest sztos. Dobra, ja... Ostatnio ja się zaczął strasznie ogarniać Beko Inward. Tak jest, Beko Inward. Ja bym chciał strasznie zobaczyć, nawet jak nie, to zląduje, ale zakręci. Beko Inward do Late Weepa. Postarasz się. Jak nagrywałem mój UEP Elite 2019, to Majcherek, pozdrawiam cię teraz, nagrywał mi 3 godziny na Rezi, robiłem to. Robiłem inward do kick whipa, robiłem go 3 godziny, w tym zlądowałem tylko raz i ani razu nie odjechałem, ale spróbuję. Idealnie! Może później na rynku. I co? Mówiłeś, że nie wyjdzie. No, myślałem, że nie ma szansa, bo z pierwszej idealnie, więc spodziewajcie się później na rezy. Okej, ja zadaję teraz Bartkowi i Bartek zrobi teraz krótkie cięcie, bo nie wiem, muszę pomyśleć. Okej, po krótkiej przerwie wymyśliłem już triczek. No i myślę, że 1080 to będzie bardziej. Żyjesz? Okej, wracając do tego, co zadaję, zadaję mu 1080, bo Bartek bardzo dobrze ogarnia rotację jakby w bok. No więc myślę, że nie będzie miał problemu zbyt. Stary, ale miałem rotę piękną, wszystko widziałem. Niedługo spodziewajcie się na Rezi, chociaż tak. Próby. Dobra, chociaż próby. Ale jeszcze tyle może, no z tyle. I bym obrócił takie idealne, idealne. Dobra. Dobra, pokaż mi klip, bo chcę zobaczyć. Ja robiłem fronta z jednym whipem, ja się zrobić z dwoma i to jest mój set. Oki. Świetnie, po prostu super triczek. No przyszedł jeden z lepszych riderów z Kudivi, pokazał co potrafi. I skoczył sobie na bęben. Tak, no. Kot totalny, jestem twoim idolem, jesteś moim idolem. Najlepszy trik na świecie. Wiem, na twardo może spróbujemy sobie. Dobra, teraz to, na co wszyscy czekali, może nie wszyscy, ale ja. Boję się bardzo, ale po prostu żółwik. Nie, dawaj, bo ja też chcę spróbować, stary. Zagrajmy w papier, kamień, nożyce, kto pierwszy. Dobra, bo jeśli w sumie nie powiedziałem, chodzi o cash rolla. Tak, ja też robiłem ostatni raz w gąbki chyba z 2 lata temu. No, z 2 lata temu. No i coś tam wkręciłem, ale myślę, że mogę spróbować. U mnie minęło 11 miesięcy od kontuzji. Mam teraz takie nowe nabytki. Metal w nodze, tak super, fajnie, 5 śrubek i kawałek takiej blaszki. Dzięki Kaszelowi właśnie. No ale uznałem, że czas, żeby spróbować chociaż do gąbek. Kamień, papier, nożyce, kto kręci pierwszy, ja czy Bartek? 3, 4. Czyli ty pierwszy. Ja się boję. Nie to, że sobie, wiesz, wjadę, pojadę i zakręcę. To nie. Jest ten czas. Ja zakręciłem, ty też musisz. Dobra, z bomby po prostu próbuję. Tak, powodzenia. I po wszystkim. Przekręcił o 90 stopni. Czyli to już nie był cash roll. Nad cash roll. No oblicz, 360 plus 90. 450. Tak. Ja musiał policzyć sobie też. Okej, teraz jest ta część, która wiedziałem, że nastąpi i wiedziałem, że go zrobię dobrze i wiedziałem, że będę chciał go robić na Rezi. Sobie obiecałem przed odcinkiem, że nie spróbuję. Że ten trik nie jest tego warty. No więc jeszcze chwilkę sobie pośmigamy do gąbek. No i ja się na serio cieszę, bo to jest dla mnie ogromny krok w przód, że spróbowałem ten trik. Serio. Jestem dumny. No, ja się cieszę bardzo. Ej, dasz mi teraz, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dzisiaj spróbować w gąbki. No?
Flip? Drop. Co? Flip, drop. Flip, drop, dobra, to bierz moją kulaję i lecimy na flip dropa. Bartek to zawsze tak śmiesznie robi. Tyle z niego zostało. Okej, to ostatni triczek na dziś. Będzie to indie flip, czyli taki front flip z zamachu. Tutaj na boksie robię. Wychodzenie z tych gąbek jest naprawdę trudniejsze niż połowa tych trików, które robimy. Tak, bardziej męczące jest wychodzenie z gąbek niż robienie trików do gąbek. Uznałem w sumie, że na fajne zakończenie spróbuję tego indie flipa na rezi, żeby był fajny triczek już sklejony po prostu. Tutaj na rezi robię. Janek, szykuje się do indie. Mega mocno. Tym fajnym triczkiem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Followek do mnie na Insta, like, subik i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Peace!